Cześć, jestem Karyncia i witam Was w 6. odcinku z serii Podróżnik w grze The Sims 4. I dzisiaj jedziemy na drugie wakacje naszym Robertem i tym razem nie jedziemy do Salvadorady, tylko jedziemy do tego drugiego, a może powinnam powiedzieć pierwszego miejsca wakacyjnego, czyli do Granitowych Kaskad, czyli w sumie do pierwszego miejsca, które wyszło w pierwszym pakiecie rozgrywki. Czymś, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy nawet, że ma wyjść, bo tak twórcy nagle... Dzisiaj wyszedł pakiet rozgrywki, ucieczka w plener, proszę bardzo, macie zwiastun, możecie grać, możecie kupić. I to było takie, a co to są pakiety rozgrywki? I no i wtedy się wszystko wyjaśniło, wyjaśniło się, że będą również akcesoria, że będą dodatki, no a pakiety rozgrywki to coś takiego pomiędzy, powiedzmy. No dobrze, weź urlop i jedziemy sobie sami do Granitowych Kaskad. Chyba wszystko powinniśmy mieć w wyposażeniu. Mamy namiot, mamy rower, mamy mnóstwo jedzenia, innych niepotrzebnych rzeczy. Mamy własne ognisko jakby co, własne krzesełko. Więc myślę, że powinno nam się udać. I oczywiście będziemy sobie próbowali dzisiaj również spełnić może troszeczkę właśnie rzeczy z tej aspiracji, która właśnie doszła z tym pakietem rozgrywki, ale przede wszystkim będę chciała Wam pokazać dzisiaj Granitowe Kaskady, jak one wyglądają i jak dostać się na ukrytą parcelę w tych Granitowych Kaskadach, bo to jest właśnie również rzecz, którą w tym pakiecie rozgrywki twórcy kontynuowali, tak jak właśnie i w Wierzbowej Zatoczce pokazałam Wam w poprzednim odcinku, jak się dostać właśnie na tę ukrytą parcelę, tak dzisiaj Wam pokażę, jak się dostać na ukrytą parcelę w Granitowych Kaskadach. Nie jest to trudne, tylko trzeba wiedzieć, gdzie jest wejście. Wybierzemy sobie opcję biwakowania, bo jest najtańsza i w szczególności ona pasuje do Roberta, który nie musi mieć jakichś wielkich wygód. Mamy swój własny namiot, więc myślę, że spanie pod gołym niebem zapewni mu takie prawdziwe, bym powiedziała, prawdziwy wypad, bym powiedziała, właśnie do Granitowych Kaskad, przepraszam, takie najbardziej autentyczne przeżycie, bym powiedziała. I sobie zarezerwujemy, myślę, że początkowo na 3 dni. Zobaczymy, czy rzeczywiście 3 dni tam spędzimy, czy trochę mniej, czy trochę więcej. Ale myślę, że to będzie taka dobra baza, jakby coś. Co najmniej 3 dni chciałabym tam spędzić, opowiedzmy tak. Jesteśmy, jak widzicie, mamy też dzień zajączka. Jak widzicie, postarałam się wypełnić podstawowe rzeczy, żeby powiedzmy mieć ten dzień zajączka jak najlepiej przeżyty. Ale tu mamy też nasze obozowisko, więc takie podstawowe. Mamy tutaj jakby co właśnie ognisko, mamy możliwość rzucania sobie podków, mamy również grilla, miejsce do siedzenia oraz kosz, więc takie powiedziałabym podstaw. Jeśli chodzi o to, gdzie lubię kłaść naszemu Simowi, bym powiedziała namiot, to mniej więcej w tej okolicy i myślę, że to będzie w miarę dobrze. Myślę, że możemy też podłożyć nasz, tutaj bym powiedziała, nasze krzesełko pod to ognisko, nie będziemy wyciągać własnego, to własne ognisko bardziej kupiłam, żebyśmy mieli, jak będziemy raczej w Salvadoradzie, bo tam nie ma, a tutaj myślę, że będzie ok. Co musimy zrobić do aspiracji? Zebrać plon z 10 niezidentyfikowanych roślin i złowić 5 ryb. Nie wiem, jak to będzie z tym plonem. Mamy co prawda wiosnę, więc wydaje mi się, że wiele rzeczy powinno kwitnąć, więc myślę, że to będzie działało na naszą korzyść. Ale zobaczymy. Jeśli chodzi o rzut z góry w ten niestety deszczowy dzień, tutaj mamy chatki, a więc to są te chatki, które, o proszę bardzo, było widać na mapie, a nasza chatka jest tutaj, tak, znaczy nasze pole jest tutaj. Jak pójdziemy w tą ścieżynką sobie tutaj, to mamy tutaj łazienkę, więc jeśli ktoś potrzebuje skorzystać z łazienki i wziąć prysznic, to jest ona tutaj. Tu gdzieś mniej więcej na środku jest wielka statua. Proszę bardzo, bok tej statuy jest również miejsce, gdzie możemy kupić zapasy, więc jeśli nie wzięliście ze sobą, nie wiem, jakiegoś krzesełka, nie wzięliście ze sobą namiotu, chcecie coś kupić, to zawsze można przyjść tutaj i zawsze możecie tutaj przyjść i nawet powiem naszemu Simowi, żeby tu podszedł, żeby Wam pokazać, jakie zapasy można tutaj kupić. Można też wybrać opcję zwiedzaj las i wtedy nasz Sim się będzie po prostu przechadzał właśnie po tej okolicy, bym powiedziała. Więc tutaj ładnie. Jest też kilka miejsc do kupowania, do łowienia ryb. Więc tutaj mamy... O, tutaj mamy jedno miejsce do łowienia ryb, więc można sobie połowić. I tu nad rzeczką gdzieś są jeszcze kolejne miejsca do
łowienia rybek, więc są przynajmniej o, dwa miejsca do łowienia ryb tutaj w rzece oraz tam w, powiedziałabym, w jeziorku bardziej, bo tam też mamy, o, nam się pojawi za chwilę, o właśnie. Więc mamy podstawowe rzeczy jak właśnie namioty, jest również lodówka, jakby ktoś chciał. I właśnie jest też ognisko, lampki, takie powiedziałabym podstawowe rzeczy są. Są nawet łóżka dmuchane dla dwuosobowe, dla małych dzieci. Są krzesełka, są stoliki, są pojedyncze łóżka, są również inne krzesełka. I tutaj mamy również zabawy, mamy książki, mamy stolik, na którym można grać w karty. Trzeba oczywiście dokupić krzesełka, żeby do tego, żeby przy tym grać, a więc na przykład jakieś takie podstawowe krzesełko wydaje mi się, myślę, że chyba raczej nie te, tylko takie będą pasować i można spokojnie się bawić. Są też gitary, skrzypce i różne podręczniki na przykład do zielarstwa do kupienia, ale również podstawowe składniki można tutaj kupić, więc proszę bardzo, jakby ktoś coś chciał, potrzebował na przykład do jakiegoś eliksiru, do jakiegoś wywaru, to też. No i również zadbali o zwierzaki, więc jak doszły psy i koty, to również doszła ta kategoria dla zwierzaków. Mamy kuwetę, mamy legowisko, mamy miski, mamy piłeczki i większe legowisko. Niestety dla małych dzieci nie ma tutaj nic więcej. Na przykład brakuje mi, żeby, wiecie, można było schować, nie wiem, nocnik do wyposażenia Sima, żeby można było go tu kupić, ale niestety nocnik jest taką rzeczą, która nie jest. Niestety rzeczą, którą można schować do wyposażenia Sima, a szkoda, bo to nocnik powinien być taki, taką rzeczą, którą Sim powinien mógł schować do wyposażenia, ale niestety nie ma. Jedynie łóżeczko możemy tu kupić, więc jakby co, łóżeczko dla małego dziecka zawsze można kupić. Więc pokazałam Wam takie, powiedzmy, podstawy podstaw. Oczywiście w lesie można znaleźć właśnie również inne miejsca jeszcze do grillowania. I oczywiście można znaleźć roślinki, które oczywiście można zebrać. Są również skałki przeróżnego rodzaju. Ja bym chciała tutaj znaleźć jakiś gdzieś krzaczak, z którego moglibyśmy coś zebrać. O, proszę bardzo, skałkę. Nie kłamałam, skałki też są. Ale powinno być tutaj mnóstwo różnych krzaczków, tylko trzeba się dobrze przypatrzeć i wpatrzeć. Jak są skałki, to powinny być już i krzaczki jakieś gdzieś. Ja się za dużo w zielarstwo nie bawiłam, więc powiedzmy ekspertem w szukaniu krzaczków na tej mapie nie jestem, w szczególności gdy mamy mnóstwo kałuż. Ale gdzieś coś powinno się znaleźć. Jeszcze odpauzujemy grę na chwilkę. I niestety nic nie mogę znaleźć w tym gęstym lesie, niestety. A powinno coś gdzieś być. O, mamy misia, mamy również strażnika, który zapewne do nas za chwilę przyjdzie, żeby nam powiedzieć, że nas wita tutaj. Więc on zawsze podchodzi do domków i mówi, że jeśli byśmy coś potrzebowali, to jest jego tam budka i możemy coś kupić. I nie widzę żadnych krzaczków. No, jak na złość, nie widzę nawet żadnych miejsc na takie rzeczy. O, jak na złość. O, jest, widzę pierwszą rzecz. Jest to roślina, jest zdziczała, ale niestety nie ma na niej plonów. Niestety, to może następnego dnia plony będą, więc niestety po aktualizacji chyba z 4,5 roku niestety te plony są takie, bym powiedziała, tak jak mówiłam to w poprzednim odcinku, kapryśne i raczej trzeba być co najmniej jeden dzień gdzieś na jakiejś parceli i o 6 rano to wszystko powinno być. O, tutaj jeszcze jest część taka ogródkowa przy tej właśnie tutaj wielkim misiu i tutaj są też również inne rzeczy. Mamy marchew, tu jest kolejna marchew, tu jest ziemniak i tu również jest cebula. O, proszę bardzo, więc mamy takie roślinki i one są tutaj, powiedzmy, dbane i jest super. No, a ja chciałam znaleźć inne jeszcze roślinki, ale myślę, że gdzieś mi się później może rzucą w oczy, bo gdzieś tutaj na pewno powinny być. O, proszę bardzo, nawet tutaj mamy, ale tu akurat mamy truskaweczkę, więc proszę bardzo. O, proszę bardzo, nawet króliczek kwiatowy przyszedł do nas tutaj w granitowych kaskadach. Ale wiecie co, myślę, że o, widziałam kolejny krzaczek, wiecie? Jak już zauważam, to kilka. I tu mamy też jakąś zdziczałą roślinę, niestety bez żadnych plonów. Niestety, mówię, może o 6 rano, jak tutaj będziemy, to się na tych krzaczkach coś pojawi i będzie super. Ale teraz zabieram Was na drugą, bym powiedziała, okolicę, bardziej okolicę taką parkową, więc to jest coś w stylu właśnie parku w Oazie Zdrój, czy parku w Wierzbowie Zatoczce. Tutaj też mamy taki las,
park narodowy w Granitowych Kaskadach. I tutaj jest bardzo dużo wokół terenu również, więc sobie tam pójdziemy i podzwiedzamy. I tutaj jest również wejście tutaj w okolicznych lasach właśnie na tę ukrytą parcelę. I jesteśmy. Ta parcela jest bardzo podstawowa, ale jakbyście chcieli, to w galerii są różne domki właśnie. Jest ta parcela przerobiona przez różnych simów i można sobie właśnie spokojnie tutaj lepszą pobrać. Zresztą jak ktoś oglądał w studzieciach, jak tutaj się wybierałam, to znacznie lepszą pobrałam parcelę właśnie. Bo tutaj mamy takie podstawy, mamy grill, mamy możliwość rzucania podków, jest toaleta, ale tutaj jest taki główny też, bym powiedziała, sobie domeczek. I tam są też różne podstawy. Mamy tutaj do schronienia się na przykład kominek do ogrzania się, są szachy, jest kibelek taki bardziej prywatny, nawet jest, widzicie, gitara. Są różne okazy, bym powiedziała, tutaj owadów, bo oczywiście w Granitowych Kaskadach można również łapać owady, ale najpierw trzeba je zauważyć. No i później mamy wejście na taką, bym powiedziała, wieżę widokową, bym bardziej powiedziała, bo tak to można w sumie nazwać, bo tutaj już nic więcej nie ma. A więc taki bym powiedziała, mały domeczek. Również mamy tutaj w okolicy miejsce do łowienia ryb właśnie w jeziorku. I również, jak ktoś wie, gdzie dojść, to można dojść właśnie. Tutaj też powinny się znaleźć różnego rodzaju skałki, różnego rodzaju dzikie rośliny, więc tutaj też to wszystko można złapać. Złapać również owady można, ale najważniejsze jest to. To miejsce, które akurat dzisiaj mi się łatwo udało znaleźć, bo w sumie aż tak zielono tu nie jest. W sumie wiosną, więc łatwo przyszło mi to miejsce, tak jak badaliśmy je w... Tak w sumie bardzo podobnie z... Jak to było z drzewkiem w Wierzbowej Zatoczce, też było z badań, wchodzimy, pokazują nam się opcje, musimy wybrać tę odpowiednią i jak 3 razy dobrze odpowiemy, to wejdziemy. A więc to wejście wygląda bardzo podobnie jak to na Cliffy, a więc to też na naszej wyspie, na której mieszkał w Windenburgu, jest tak samo wyglądające jak właśnie przejście na tę sekretną parcelę w Granitowych Kaskadach. Tylko że na Cliffy nie trzeba na nic odpowiadać, możemy od razu przejść, a tu musimy tak samo jak to jest właśnie w tym drzewie, musimy najpierw odpowiedzieć na pytanie. Buszowanie w wieżynach. Otoczony gęstwiną i cierniami, Robert ma tylko 2 możliwości. Iść naprzód albo wycofać się z przygody. Oczywiście idziemy naprzód. Nie będziemy zawracać. Oczywiście. Brniemy naprzód. Ja też tutaj nie pamiętam, jakie są prawidłowe odpowiedzi, więc jakby coś tutaj będziemy jeszcze raz przechodzić. Po kilku minutach wściekłego przedzierania się przez chaszcze, Robert natrafia na wielką pajęczynę, która blokuje dalszą drogę. Może tylko mieć nadzieję, że w pajęczynie nie czai się pająk. Myślę, że przejdziemy przez pajęczynę. Nie pamiętam, czy to jest dobra odpowiedź, czy nie. Jakby coś tu nas zaraz zawróci, będziemy musieli wejść jeszcze raz, ale chyba było ok. Robert czuje, że jest bliski znalezienia czegoś specjalnego, czegoś, po co warto było się wysilać. Jednak Robert szybko traci siły. Czy powinien uciąć sobie krótką drzemkę, czy kontynuować? Kontynuuj, oczywiście, że tak. Nie ma drzemania, kontynuujemy, bo później nie będziesz wiedział, gdzie iść i jeszcze zawrócisz. Robert przebrnął przez gęstwę roślinności i odkrył tajemniczą jaskinię pośrodku lasu. Jaskinię, w której mieszka tajemniczy Sim. Idź w stronę Sima, tak. I idziemy do głębokiego lasu. I jesteśmy w domu pustelnika. A więc jesteśmy na specjalnej ukrytej parceli, na której mieszka specjalny Sim. Pustelnik, który stroni od innych Simów. To jest chatka pustelnika, proszę bardzo, tak wyglądająca, bardzo prosta. Tutaj jest właśnie ukryta parcela, by można powiedzieć. I mamy taką małą chatkę, tutaj jest, jak widzicie, kominek, jest łóżko, jest mała kuchenka, jest mała łazienka, jest oczywiście mały ogródek, przy bardzo, gdzie tutaj nasz pustelnik ma różnego rodzaju właśnie krzaczki, mamy truskawki, mamy tutaj jakąś roślinę niezidentyfikowaną, szałwie, truskawki i tutaj jeszcze pietruszkę i tutaj jakieś inne rzeczy, bazylię, pomidory, jeżyny i 2 jeszcze niezidentyfikowane rośliny. Pustelnik zawsze ma ten sam strój,
inną fryzurę, bo tutaj akurat ma fryzurę chyba z Zostań Gwiazdą. I może być albo kobietą, albo mężczyzną i zawsze jest to senior, więc tutaj zawsze jest to senior. Więc tutaj nie ma nigdy jakiegoś młodszego sima, to jest sim, który już tutaj mieszka od dawna sam, od dawien dawna sam, można by powiedzieć. I stroni, bym powiedziała, od innych simów. To jest miejsce, w którym też można łapać rybki, a więc tutaj też sobie można połowić. Myślę, że za chwilę połowimy sobie, jak gdzie jest tutaj również ognisko. Są również różne krzaczki dookoła i różne skałki, które można tutaj złapać. I chyba gdzieś w tym miejscu tutaj można chyba wieczorem, czy o jakiejś specjalnej godzinie można tutaj złapać właśnie specjalnego owada, więc tutaj specjalnie tutaj można przyjść i takiego owada specjalnego tylko tutaj można złapać. Oprócz, bardzo nie kłamałam, skałka się pojawiła. Również inne dzikie roślinki się powinny nam tutaj pojawiać, proszę bardzo. Na przykład tutaj mamy różne grzybki już, proszę bardzo. Roślina, a tu akurat pietruszka, tu kolejne jakieś inne rośliny, marchew i inne roślinki. Więc jest tutaj jakby coś sporo różnych rzeczy i również specjalna właśnie jest tutaj, specjalny owad, którego tylko tutaj można złowić. My sobie chwilę z tym pustelnikiem, bo tak się nazywa, porozmawiamy, bo jak widzicie, mamy troszeczkę słabe towarzystwo, więc warto sobie z nim tutaj porozmawiać, poznać go, zobaczyć, co tam może nam powiedzieć, może tutaj o granitowych kaskadach i o tym, dlaczego tak sam żyje. O, jak widzicie, jest niezrównoważony, proszę bardzo. Pewnie jest samotnikiem, jakby się okazało, pewnie jakiejś ożywionej rozmowie, no bo lubi przecież mieszkać sam i stroni właśnie od innych simów. Zajmujmy się może razem z nim przyrodą. O, i od razu nam towarzystwo troszeczkę wzrosło, super. Ej, o, tak jak mówiłam, strzeliłam, jest samotnikiem, to chyba jest nawet cecha, którą chyba powinien mieć nasz pustelnik. O, i przestało nawet padać, super. Może za chwilę też wybierzemy się na jego ogródek i tutaj zabierzemy mu troszeczkę tych roślinek, przede wszystkim te grzybki chciałabym zebrać z nich plon. I uwielbia naturę, proszę bardzo, tak samo jak nasz sim, więc super. No i przy okazji towarzystwo nam się poprawiło, to też bardzo dobrze, bo już z tym towarzystwem było źle. A propos, chciałam wam powiedzieć, jaką książkę napisał nasz sim na temat właśnie Wierzbowej Zatoczki, więc po prostu nazwałam to Wszystko o Wierzbowej Zatoczce, więc tutaj Sekrety Windenburga już mamy i Przewodnik po Selwadoradzie, część pierwszą. Wszystko oczywiście wydane własnym sumptem, bo niestety jeszcze nie mamy aż tak wysokiego poziomu pisania i niestety nie możemy jeszcze wydawać przez agencję, niestety, którym mamy umiejętność pisania, czwarty poziom dopiero, więc niestety tylko własnym sumptem możemy książeczki wydawać. Porozmawiajmy z nim o zielarstwie, może się czegoś nauczymy. W sumie nasz sim ma już chyba ze trzeci poziom zielarstwa. Trzeci, dokładnie trzeci poziom zielarstwa, więc właśnie też porozmawiajmy sobie. Zresztą spójrzmy na grillu, jakie tam mikstury możemy zrobić. Balsam rozpraszania smutku, krem dezodorujący, o, proszę bardzo, maść przeciw owadom. Musimy znaleźć trujący czarny bez oraz bazylię. I łagodzący balsam do skóry, rumianek, bazylia i szarańcza, więc musimy owada tam na to złapać. Niestety właśnie, jeśli chodzi o zielarstwo i te mikstury, niestety trzeba za każdym razem mieć wszystkie składniki, a to też nie jest takie proste, więc jest to jedna z trudniejszych rzeczy do zrobienia i do robienia, powiedziałabym, raz co raz, bo potrzebne właśnie są różne rzeczy. Zbierzmy plon z tego niezidentyfikowanej roślinki, bo mnie bardzo interesuje, co tutaj znajdziemy. Poza tym musimy właśnie zebrać plon z 10 takich roślinek i mam nadzieję, że nasz tutaj pustelnik się niestety nie obrazi, mam nadzieję. Tutaj były też jakieś niezidentyfikowane roślinki, więc coś, co możemy, to od niego tutaj pozbieramy, bo raczej wracać do niego już tutaj nie będziemy, więc co zobaczę, że jest do zebrania plonów, to sobie zbierzemy. Tutaj i z tego również. Pewnie to będzie to samo, ale zobaczymy, bo są różnego rodzaju grzyby niestety. I tutaj mamy również jakieś grzyby. To możemy zebrać niezidentyfikowanego grzyba. Proszę bardzo. Widzę, że tu jakaś roślinka niestety. A nie, tu jest do kopania. Przepraszam, myślałam, że to roślinka. To do kopania jest. Tu są jeżyny.
Jeżyna to nie jest niezidentyfikowana roślina, tu mam chyba kolejne grzybki jakieś. Proszę bardzo, niezidentyfikowany grzyb. Proszę bardzo, nie łapiemy go, tylko sobie zbierzemy go. Skałki mnie niezbytnio obchodzą. I od tej strony jak podjedziemy, tu też jakiś krzaczek widzę. Jeżyny kolejne, ok, a więc mniej więcej już takich niezidentyfikowanych roślinek chyba tutaj nie ma, chyba że jeszcze o tutaj jakieś grzybki, proszę bardzo. O. A więc w sumie całe mnóstwo niezidentyfikowanych grzybów powinniśmy mieć. I mam nadzieję, że je wszystkie chłopie zebrałeś. Bo się nad nimi naklikałam. Halo, dlaczego nie wziąłeś tego grzyba? Halo? Halo, halo, Simie, mój kochany. Naklikałam ci, tutaj też nie wziąłeś. Co to ma być za bunt? Robert? Zbierz plon, o i sobie wykorzystujesz swój rowerek, jak dobrze. A tutaj zebrałeś plon? No nie, no z tych grzybów... Och, Robert! Czy ja ci będę musiała klikać pojedynczo? Czy co? Bo jakoś widzę mi się... O, dobra, teraz poszło ok. Zebraliśmy plon i teraz już mamy dwie roślinki, super. Bardzo dobrze. No i tak ma być, masz tak zbierać. Plon, o sobie właśnie pojeździmy na rowerze. Pokażę wam jakie tu są piękne widoki, później sobie połowimy ryby, bo musimy jeszcze złowić tutaj 5 ryb, więc tutaj będziemy się troszeczkę bawić w łowienie ryb. A więc to pierwszy raz, jeszcze się nie bawiliśmy w łowienie ryb, ale jest tu kilka rybek, które są, bym powiedziała, o, znowu pada deszcz. Są szczególne dla tego miejsca i tylko tutaj można je złowić tylko w granitowych kaskadach, więc jest kilka ryb szczególnych dla granitowych kaskad. No, jeszcze tutaj, jeszcze dwie tutaj rzeczy, niestety z pozostałych tej rzeczy nie będziemy mogli zebrać plonów. No i jest 6. I co, idziemy sobie tutaj, sobie połowimy ryby, proszę bardzo, idź na ryby. Sobie u pustelnika troszeczkę ryby połowimy i później jeszcze oczywiście do nas wracamy i pobędziemy sobie na naszej działce, żeby to też wszędzie było. O, widzę, że mamy jakieś dwa różne grzyby, a więc proszę bardzo, więc mamy dwa rodzaje grzybów, super. To też nam się przyda, więc mamy dwa rodzaje, później będziemy identyfikować, bo chyba na kolejnych poziomach nawet kariery musimy coś tam, czy karierach aspiracji musimy dwa ognia talerzy. Przygotuj mikstury, zidentyfikuj, o właśnie, niezidentyfikowane rośliny, zaprzyjaźnij się z pustelnikiem, proszę bardzo. I poziom zielarstwa, prześlij piw 5 nocy w namiocie, złap 15 owadów. Więc jest to aspiracja dość długa, bym powiedziała, nie jest ona łatwa do zrobienia, ani szybka. Więc tutaj w szczególności jeśli chodzi o zidentyfikowanie wszystkich roślin, to na pewno nie będzie łatwe, bo jeśli chodzi o pory roku, to jedne rośliny teraz kwitną, jedne nie kwitną, więc tutaj na pewno warto się tutaj wybierać na pewno wiosną, na pewno wydaje mi się też latem i część roślin wtedy będziecie mogli przynajmniej zebrać, ale mówię, cztery pory roku, troszeczkę identyfikowanie roślin, zbieranie wszystkich roślin mogą utrudniać, więc tutaj bo nie wszystkie mogą właśnie być akurat w sezonie. Więc to też warto sobie, myślę, przeczytać poradnik właśnie na temat tych roślin i kiedy najlepiej właśnie sobie pojechać po te roślinki i kiedy właśnie one takie, te wszystkie roślinki z granitowych kaskad kwitną po prostu, więc myślę, że w internecie łatwo takie zestawienie znajdziecie. I chciałabym 5 rybek, żebyś Robert złowił, naprawdę, no przynajmniej jedną, żebyś tu mi złowił już dzisiaj. Żebyśmy mieli już jedną rybkę z głowy, bo widzę, że coś tutaj nie możesz. Coś nie możesz, a proszę bardzo, pustelnik do nas dołączył. Mamy, już się prawie z nim zaprzyjaźniliśmy, o proszę, to myślę, że może zanim sobie tutaj pójdziemy, to myślę, że może sobie jeszcze z nim chwilę porozmawiamy. Żeby może się z nim zaprzyjaźnić, żeby już mieć to z głowy, żeby już być jego przyjacielem. Widzę, że stoimy w wodzie w tym momencie, super. Porozmawiamy też, czy możemy tutaj pływać w tej wodzie? Nie, bo możemy tylko iść na ryby, niestety nie możemy pływać w tym akwenie wodnym, ale możemy stać po kolana w tej wodzie, super. Jesteśmy już, nie, jeszcze nie jesteśmy przyjaciółmi. Już miałam nadzieję, że może za chwilę.
się tutaj zaprzyjaźnimy. Pochwalimy jego strój, może takie krótkie interakcje jeszcze zrobimy. Pochwalimy szczerze. Za chwilę też musimy stąd iść, bo kurczę, w sumie troszeczkę głodni jesteśmy, zmęczeni jesteśmy, już w sumie jest 20, więc... Czy jesteś naszym przyjacielem? Jesteś naszym przyjacielem, więc super. Może chociaż, Robert, jedną rybkę? Chociaż jedną rybkę, żebyśmy mogli sobie zjeść na kolację rybkę z grilla. O, byłoby super, proszę bardzo, mamy drugi poziom łowienia ryb, więc fajnie. O, jest, jedna rybka, strong, super, a więc jedną rybkę mamy złowioną. Myślę, że sobie tutaj jeszcze u pustelnika skorzystamy z toalety. Myślę, że nie będzie miał tego nam za złe, jeśli się u niego wysikamy, więc chodźmy, skorzystajmy, że on ma tu normalną łazienkę i że nie będziemy musieli korzystać z tej łazienki, bym powiedziała, przy obozowisku naszym, która pewnie jest troszeczkę zarobaczona, więc tutaj skorzystajmy, powiedzmy, z jego gościnności. Czy ty coś ugotowałeś właśnie? Coś tam gotujesz? Może coś smacznego gotujesz i przy okazji będziemy mogli się u ciebie najeść? Czy może to jest jakaś mikstura? Wygląda podejrzanie ta twoja, ten twój talerzek. Nie, 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 będziemy u ciebie spać. Nie, 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 nie. Co to jest? A jedynie możemy sprzątnąć. No cóż, nie możemy tego dokończyć. Byłoby miło, gdybyśmy mogli sobie razem z nim zjeść, no ale cóż. Nie, to nie, wracamy do nas. Zjemy sobie coś z grilla. I najpierw sobie rozpalimy nasze ognisko, no bo nie będziemy przecież grilla używać. Ognisko sobie zrobimy, chyba że nam ognisko nie będzie działało, bo mamy deszcz. Uuu, a tak może być niestety. Może nam się ognisko nie rozpalić, bo mamy deszcz. Chociaż dorzućmy kłodę jeszcze. Przy okazji też nasz sim się troszeczkę ogrzeje, bo jest tu dość chłodno, więc przy okazji. Tak, dorzuć kłodę, żeby nam za szybko nie zgasło to ognisko, proszę bardzo. I piecz sobie właśnie pieczoną rybę, którą właśnie złowiliśmy, a więc tego pstrąga sobie zrobisz z ogniska. Myślę, że będzie wspaniały. Przy okazji się uczysz gotowania, bo masz tylko pierwszy poziom, więc naprawdę dobrze. Pierwszy posiłek, jaki ugotował, było rano, czyli to wystawny posiłek. Wszedł mu kiepski, więc zjadł tylko jeden talerz, resztę wyrzuciłam. Więc myślę, że to nam też na dobre wyjdzie ta podróż, bo się troszeczkę gotowania Robert nauczył przy okazji. W Salwadoradzie raczej jadł lokalne przysmaki i nie musiał za dużo tam się bawić. A tutaj w dziczy, widzicie, w granitowych kaskadach sam tutaj musi gotować i może jeść specjały właśnie z ogniska, więc to też jest dla niego, bym powiedziała, nowość. Też na pewno będziemy mogli kiedyś zjeść może jakieś pieczone żuki, tylko musimy jakieś znaleźć, więc to też myślę jednego dnia, jak tu będziemy, no musimy spróbować. Tylko oczywiście najpierw jakieś owady trzeba będzie złapać, ale myślę, że to będziemy się tym bawić, łapaniem owadów w następnym odcinku. Więc myślę, że to będzie coś ważnego. Zgasimy na sam koniec też ognisko, żeby nie zostawiać go tutaj, bym powiedziała, płonącego, no bo jest to nieodpowiedzialne, żeby zostawiać płonące ognisko. Jeszcze nam się może coś tutaj spalić, więc jak najbardziej gasimy ognisko, jak z nim kończymy, żeby niczego nie spalić i dopiero wtedy możemy iść spać i jesteśmy bezpieczni i pewni, że wszystko będzie ok. Mam nadzieję, że nie zamarzniemy w tym namiocie, bo jest trochę zimno, troszeczkę się boję naszego sima, bo w sumie mamy jeszcze wiosnę, więc tak naprawdę super ciepło jeszcze nie jest. Więc, ale wiadomo, mamy rachunki, które trzeba zapłacić. Wiadomo, że latem jest zawsze cieplej i za latem mogłoby nam być tutaj znowu za gorąco. No ale jak to się mówi, coś za coś. Ja widzę, że dosyć dobrze się tutaj wysypiamy, więc super. Jak widzicie, przyszły nasze tantiemy. Też za książkę małe, bo małe, ale zawsze coś. I tak się zastanawiam, czy może jakieś tutaj... O, tu są chyba jakieś świetliki, możemy sobie połapać owady. No nawet widzicie, teraz sobie połapiemy. Jestem tak ciekawa, czy te różne krzaczki tutaj już wydały nam plony, bo tutaj gdzieś mieliśmy krzaczek obok nas, mi się wydaje. Czy źle pamiętam. Złapaliśmy 3 świetliki, super. Tylko ja chciałam znaleźć krzaczek tutaj, taki chyba gdzieś obok nas był. Niezidentyfikowany, czy on już wydał plon, czy nie. Tu mamy jakiś krzaczek, widzę jeden. Ale to jest krzaczek truskawek. Truskawek nie, chciałam niezidentyfikowany krzaczek. Ale przecież ja tu gdzieś widziałam niezidentyfikowany krzaczek. To jest chyba za daleko już. Chciałam koło nas. Krzaczek. O, tu jest krzaczek.
ale niestety nie wydał owoców. Halo, dlaczego? Gdzież jesteśmy tutaj całą noc i krzaczek nie wydał plonów. I to mnie troszeczkę martwi. I właśnie to jest rzecz, która mnie bardzo martwi, jeśli właśnie chodzi o cztery pory roku, że krzaczki niestety nie wydają plonów. Co tutaj mamy? Truskawki. Truskawki wydały plon, ale niezidentyfikowany krzaczek żaden plonów nie dał, niestety. Nie mam tutaj żadnych grzybków, nie widziałam, tak jak u pustelnika, że grzybki można było zebrać. A czy w tym ogródku wydało wszystko plony, czy nie? Tutaj widzę, że marchewki wydały plony, bo marchewki można, widzę, zebrać. Też jest jakiś krzaczek, ale też niestety bazylia chyba, tak? Nie wydała ona plonów. I dlaczego? Tu mamy kolejny jakiś krzaczek, truskawki. To nie jest niezidentyfikowany krzaczek. Więc myślę, że jeśli chodzi o krzaczki, to może być ciężko. Są chyba jakieś... A nie, to jest też niezidentyfikowana roślina, ale też nie ma żadnych plonów. Plony mnie widzę, coś dzisiaj nie lubią, ale oczywiście pomiędzy odcinkami spróbuję coś tutaj poznajdywać. Zobaczymy, czy może jakiś krzaczek, który umknie gdzieś teraz mojej uwadze, przyuważę, chociaż warto też, myślę, że tutaj przy linii brzegowej jakieś krzaczki popatrzeć. Może coś gdzieś tutaj znajdę, a może nie. Chciałabym właśnie jakiś znaleźć krzaczek, tak jak mówię, z grzybkami, bo może on akurat będzie miał plony, ale nic nie widzę. Nic nie widzę takiego niestety i się boję, że niestety dzisiaj żadnych plonów nie zbierzemy. Byłoby mi trochę smutno, ale poczekamy jeszcze jeden dzień, może trzeciego dnia będzie super, no bo skoro krzaczki są wyrośnięte, to znaczy, że powinny raczej plony dawać, no. Tu mam akurat bazylię i też niestety nie wydała ona plonów. Tu mamy jeszcze krzaczek, a tu już sprawdzałam truskaweczki. A więc zatoczyłam kółko, można by powiedzieć. Czy już mamy... Czy świetliki się liczą jako żuki, które moglibyśmy zrobić? Spróbujmy rozpalić, bo więcej jakichś takich tutaj żuczków innych. Tutaj widzę jakieś świetliki jeszcze. Tu mamy truskawki. O, tu mamy chyba jeszcze jeden krzaczek. Tu mamy kolejny krzaczek, ale żaden z nich nie wydał plonów niestety. Czy świetliki są rzeczami, które moglibyśmy zjeść jako żuki? Tak, a więc świetliki się liczą jako żuki, więc sobie zjedzmy na śniadanie pieczone żuki. A co? Proszę bardzo, tak to wygląda, jeśli chodzi o gotowanie tego. No po prostu jest to bardzo obrazowe i ja bym chyba się w życiu na coś takiego nie zdecydowała. Ale nasz, powiedziałabym, Robert to Robert odkrywca, on się niczego nie boi, musi wszystkich lokalnych specjałów spróbować. Myślę, że dowiedział się o tym od naszego pustelnika, z którym rozmawialiśmy wczoraj, że coś takiego on jada, można by powiedzieć, i że to jest, powiedzmy, specjał w Granitowych Kaskadach, pieczone żuki. Może mu powiedział nawet, jakie najlepsze rzeczy znaleźć, żeby te żuki wyszły najlepsze i najlepiej smakowały. Jestem ciekawa. O, no i proszę. A propos pożaru, proszę bardzo, tak, wybuchł pożar i spaliło nam się krzesełko. Ugaś ten pożar, proszę cię. Nasze krzesełko, ugaś to krzesełko! No jak to nie... No jak to nasze... Robert, nawet mi nie umrze. No weź podejdź gdzieś tutaj i z drugiej strony to może ugaś, no. No nie, no... No ja nie wierzę, no nie możesz tego ugasić. No Robert, no. No i nasze jedzenie się też spaliło, nasze żuki się spaliły, no. Nawet nie wiem, co myślisz o żukach, bo się spaliły, no. Nawet nie możesz tego ugasić, no. Ty... Powiedziałabym brzydko, ale nie powiem. No i teraz nawet nie mogę ukończyć odcinka, bo nie mogę zapisać. Nasze żuki się spaliły, za chwilę pewnie nasze ognisko się spali, no zobaczymy, no może będzie... Naprawdę nie możesz tego ugasić. No dobra, poczekamy chwilę, aż ognisko przejdzie, no bo i tak na razie w tym momencie nic nie możemy dosłownie zrobić, jak się pali. On naprawdę nie możesz tego ugasić. O, przestało się palić. Zamienimy sobie nasze krzesełko. To wyrzucimy. No cóż,
Spróbujemy jeszcze raz, kochany Simie, proszę bardzo, szybko, bo chciałabym te pieczone żuki jednak zjeść dzisiaj. Mam nadzieję, że drugi raz krzesełko nam się nie zapali. Wczoraj jakoś się udało, mamy na szczęście więcej żuków. Ile mamy jeszcze tych świetlików? A tu mamy chyba porcję, tak? Nie, tu mamy chyba pusty talerz po rybie niestety. Ile mamy jeszcze? I chyba jeszcze jedne świetliki mamy, więc okej, udało się, chyba się udało. Chyba będzie dobrze, tylko mam nadzieję, że teraz nam się talerz z żukami nie spali. No bo tak o 14. No pop. Daj stamtąd uciekaj. Ugaś to. Ugaś to tym razem. No trzeciego krzesełka ci nie kupię, no. Tego na razie nie zjesz, bo ci się pali. Naprawdę nie możesz tego ugasić. A jakbym ci odsunęła. O, proszę bardzo, ugaś. Teraz ugasisz? Podejdź tutaj. No ugaś to, no przecież już nie masz. Tam już nic nie ma. No, ugaś to. No jak do tego nie możesz podejść? No, czy jakiś bug jest ostatnio z nie wiem, z ogniem, że nasz sim w ogóle tego nie może ugasić? No, no nie ma nic. Odsunęłam mu specjalnie obozowisko. On i tak nie może nic z tym zrobić. No po prostu super. No. O, dobra. Wiecie co? Najpierw niech on może... No jest mu zimno. No, no spodziewałam się, że będzie mu zimno. Skocz najpierw do łazienki, bo kurczę, chce ci się siku. Leć do łazienki, leć. Później zmienisz też strój na zimowy, to może będzie ci trochę cieplej. Proszę bardzo, o. I sobie zjesz te żuki w końcu. No, halo, no co ty robisz? Przecież miał... Jak się po żuki wróciłeś, z talerzem do toalety pójdziesz, no to po prostu jest ohydne. Coś się zrobił z talerzem z żukami, halo? Masz je w wyposażeniu, czy nie? Halo, no coś żeś ty zrobił, no co on zrobił ze swoimi żukami, no? Robert, no nie, dobra, ja już mam go dosyć. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Te dwa pożary to po prostu zajęły dużą część jego drugiego dnia, więc po prostu super. Więc mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!